Cześć, tu Mruk. Witam w tutorialów do kostki Butterflower, czyli tej kostki od Lanlan. Najnowsza kostka, która ma obracane te narożniki obrotami typu Dino, plus oczywiście jest helikopterem. I tutaj od razu uwaga, ja ją układam w taki sposób, że helikopter to jest tylko ten środek, czyli to są to i to są krawędzie tego helikoptera, to są te płatki i tylko ten środek układam jak helikopter, potem dopiero układam te narożniki, już nie korzystając z, znaczy korzystając z obrotów typu helikopter, ale nie układam tego jak helikopter, tylko zupełnie inną metodą. Narożniki układam osobno, czyli helikopter to jest tak naprawdę tylko ten środek, cała reszta to jest coś, co jest dołożone do helikoptera, trzeba to ułożyć oddzielnie, natomiast sam helikopter jak helikopter można pomieszać, można mieszać oczywiście miksując te obroty wszystkie tak, żeby kostka była naprawdę porządnie pomieszana. Możliwy jest też oczywiście jumbling, może od razu parę obrotów jumblingowych. Nie za dużo, żeby długo nie układać. Tego jumblingu można naprawdę sporo zrobić. Można też zmienić kształt kostki, tak jak każdego helikoptera. Przy pomocy tych obrotów jumblingowych dochodzi do zmiany kształtu kostki. Kostka zaczyna wyglądać na przykład w taki sposób. Niestety w tej kostce akurat to powoduje, że dużo obrotów zaczyna się blokować i nie można jej nie wiadomo jak pomieszać w ten sposób. Tu chciałem wymienić coś, ale chyba tak mi się to nie uda. Tu też, no cóż, nie będę dalej mieszał. Z tym, co powstało teraz, może to wyglądać oczywiście jeszcze inaczej. Na przykład tak i tak. I kostka zaczyna się blokować coraz bardziej. Tu pewnie jeszcze jest możliwy obrót, ale zaczyna się jakaś tragedia robić, zaczyna się rozsypka tej kostki. Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba te krawędzie ustawić tak, jak powinny one wyglądać. Czyli mniej więcej w taki sposób doprowadzić kształt kostki mniej więcej do porządku i teraz zacząć przywracać jej kształt. Patrzę, czy jest jakieś ustawienie, które mi pozwoli. Tutaj mogę ten, jeśli wstawię tu i dokonam obrotu całą tą krawędzią, to dwa elementy weszło na swoje miejsce. Patrzę, czy jeszcze gdzieś mogę tak zrobić. Tutaj nie za bardzo. Ale może tu znowu mam taki sam układ, tą do dołu, tą wstawiam i już jest wszystko dobrze. Te trzeba trochę oddalić od siebie i dopiero wtedy będzie możliwe przywrócenie kształtu. No i tu jest znowu to ustawienie, o które mi chodzi, czyli tą do dołu, tu obrót. Kształt jest przywrócony i od tej pory zaczynamy układać już helikopter, ale tylko w zakresie tych środków,
Tu jest biały i tu jest biały. Od razu sobie uporządkuję tą kostkę tak, żeby było widać ten biały środek, biały helikopter i dostawiam w te miejsca te płatki, które są tutaj ograniczone do tych małych trójkącików. Czyli ten może wejść tutaj. Tutaj dokładnie na tych samych osiach poruszają się, na tych samych orbitach poruszają się te wszystkie elementy. To jest dokładnie to samo co helikopter. Czyli wstawiam ten biały i może poszukam jeszcze drugiego. Drugiego niestety nie ma, czyli będzie potrzebny jakiś jumbling, ale zobaczmy, czy coś jeszcze się da wstawić. Ten da się wstawić, bo ten jest na tej orbicie, na której trzeba. Tu są połączone, natomiast ten wypadł z orbity, on powinien być tu, 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 albo aż tu, czyli muszę go gdzieś przejumblingować. Jeżeli ma być tu, jest tutaj, to jeżeli wstawię go w to miejsce, to jumblingu dokonam tutaj, gdzie trzeba. Obróci się co prawda ta krawędź, ale to nic. Ważne, że elementy będą na właściwych orbitach. Jumbling zrobiony i teraz trzeba jeszcze tylko uporządkować tą kostkę. Tu już jest dobrze. Natomiast tu, żeby wstawić, to niestety trzeba go odstawić. To jest zwykłe układanie helikoptera. Tutaj nie ma żadnej tajemnicy. I w następnej kolejności, tak jak przy układaniu helikoptera, buduję te elementy, ten zielono-pomarańczową krawędź. Ona jest oczywiście do góry nogami, czyli tak jak trzeba do układania. I szukam tutaj pomarańczowego. Nie ma go. To może zielony jest. Zielonego też nie ma, czyli trzeba robić jumbling. Zielono-pomarańczowy chciałem ułożyć. No to trzeba poszukać pomarańczowego. Pomarańczowy jest tutaj, a chcę, żeby wszedł w to miejsce, ale jak go przeniosę tu i tu, to mogę zrobić jumbling i on wejdzie od razu na swoje miejsce. Układanie tej kostki w zakresie helikoptera jest o tyle prostsze, że nie ma narożników, nie trzeba na nie uważać. I teraz szukam zielonego. Zielony jest tu, a potrzebuję go tutaj, w tym miejscu, ale zielony jest też tutaj, czyli prosty jumbling bez żadnych dodatkowych obrotów powoduje, że on wejdzie na swoją orbitę, czyli tu i tu, i tutaj elementy tego helikoptera już ułożone, coraz lepiej wygląda. Teraz niebiesko-pomarańczowy. On jest oczywiście obrócony i ma swoje elementy, nie wiem czy w dobrych miejscach, obrócone. Ale zobaczmy, czy jakiś niebieski będzie w takim miejscu, w jakim go potrzebuję. Nie ma go nigdzie. A pomarańczowy jest tutaj i tutaj. Jeżeli ten pomarańczowy przeniosę w to miejsce, to on wejdzie na swoją orbitę. Będzie tu, tu, zamiast żółtego. Czyli tu go przestawiam i w miejsce żółtego chcę go wstawić. Jest już na swojej orbicie, mogę go podstawić, połączyć tutaj. Aha, tylko źle robię, bo
powinienem obrócić i szukać trochę innych rozwiązań akurat. Czyli pomarańczowy ma być tu, a niebieski tu. Niebieski jest gotowy, a pomarańczowy po tym jumblingu też jest jeden tutaj. Mogę go od razu wstawić tutaj i tutaj, i niebiesko-pomarańczowy jest gotowy. Na te narożniki na razie nie patrzę w ogóle. I następny czerwono-niebieski, on jest akurat dobrze zrotowany. Tutaj czerwony już jest, niebieski też jest niedaleko. Wystarczy je połączyć. I kolejny element ułożony, i jeszcze zielono-czerwony. I znowu on jest dobrze obrócony do zbudowania tych slotów, natomiast tu potrzebuję czerwonego. Tu go nie mam, tu go nie mam, czyli muszę jakiś jumbling zrobić, który nie jest aż taki oczywisty, bo potrzebuję, żeby ten czerwony był tu, tu, albo tu. Natomiast one są zupełnie gdzie indziej. Tu jest czerwony i tu jest czerwony i tu jest czerwony. Może wyciągnę ten czerwony stąd. Nie, to jest ten sam, który jest tutaj, to mi to nic nie wnosi. Musi być tu. One są oba w tym samym miejscu, czyli muszę dwa razy jumbling robić. Jeśli tu przestawię, to będzie tutaj. Szukam jakiegoś prostszego rozwiązania, ale nie ma takiego rozwiązania, które by umożliwiło szybsze przemieszczenie tych elementów. Muszę go na dwa razy przemieszczać. Najpierw może stąd w to miejsce go przemieszczę, a potem dopiero tutaj. Czyli ten zostaje, ten pomarańczowy podstawiam do jumblingu, albo po prostu z zielonym zamienię. To jest ta sama orbita. Czerwony jest tutaj, natomiast żeby go teraz przenieść, to wstawiam go w to miejsce i tutaj ten wstawię w to miejsce i zamienię z żółtym. Jeżeli ktoś nie nadąża za tym jumblingiem, to po prostu trzeba obejrzeć tutorial do helikoptera, któregokolwiek, tam te jumblingi wszędzie są pokazane. W tej kostce ciekawa jest końcówka układania, układanie tych narożników, natomiast to jest zwykły helikopter. I teraz patrzę, co mam na górze. Niebieski mam niestety źle, czerwony jest tylko jeden, zielony też jest jeden, ale jeżeli zielony potrzebuję tutaj, zielony jest tutaj, jeżeli przestawię go w to miejsce, to mogę wymienić je. I zielony jest ułożony. Co się jeszcze wydarzyło na kostce? No niestety nic, co by mi pomogło bardzo. Natomiast tu też nie, ten pomarańczowy jest daleko, niebieski też potrzebowałbym w tym miejscu. Może czerwony jest w miarę blisko. Czerwony, jeśli wymienię z tym pomarańczowym, to on będzie już na właściwej orbicie.
Czyli czerwony tutaj, pomarańczowy wstawiam w to miejsce i tutaj jumbling. Zielony, gdzie jest ten mój zielony, zostaje tak jak był. Natomiast czerwony jest na właściwej orbicie, tylko trzeba go jeszcze ułożyć. On będzie miał obróconą krawędź na razie, ale krawędziami się nie przejmujemy. Oba czerwone są na miejscu, oba zielone są na miejscu. Niebieski jest dosyć daleko, pomarańczowy. Pomarańczowy ma prosty jumbling. Tutaj wystarczy je wymienić. Pomarańczowy ułożony, tu był ułożony czerwony chyba i on dalej jest ułożony. Zielony też jest ułożony tak naprawdę. Trzeba mu tylko obrócić krawędź. I pomarańczowy też z obróconą krawędzią zostanie. Zielony, czerwony jest dobrze, pomarańczowy jest dobrze, został niebieski i niebieski niestety jest tutaj. Ten muszę wstawić w to miejsce, czyli jumbling muszę robić dwa razy. Najpierw go wstawię w to miejsce, czyli tutaj i tutaj i jumbling. Zielony jest jak trzeba, wrócę czerwonym, nie jest konieczne robienie tego wszystkiego, ale żeby lepiej było widać. I teraz ten niebieski w miejsce tego żółtego muszę wstawić, czyli znowu zabieram je na boczne ściany i jumbling. Teraz prawdopodobnie wszystko będzie już dobrze. Niebieski może wejść na swoje miejsce. Czerwony. No niestety musiałbym na razie ten niebieski zepsuć, no ale okej. Nie ułożę go na drugiej ścianie, czyli jest na właściwej orbicie, ale jeszcze jest nie tak to wszystko. Pomarańczowy tu i tu. Zielony jest dobrze. Tu jest dobrze, tu jest dobrze, tu jest dobrze, natomiast tutaj też jest dobrze, okazuje się. Jest dobrze, natomiast jest obrócona krawędź i tutaj oczywiście podwójny jumbling, tak jak w helikopterze, żeby obrócić tą krawędź. Teraz lewa do góry, prawa do dołu i jumbling. Obrót. I helikopter ułożony. W tym zakresie, o którym mówiłem, teraz można się zająć tymi narożnikami. Może zacznę tradycyjnie od białej ściany i zaczynam od góry. Ustawiam najpierw ten biało-pomarańczowy. Ten narożnik, tutaj cały slot muszę zbudować, czyli biało-zielono. Z białym listkiem, biało-zielony mam tutaj i to jest ten właściwy, natomiast na pewno muszę mu znaleźć jeszcze biały listek. I jak to zrobić? No jest to dosyć proste, wystarczy go obrotem helikoptera przenieść na ten narożnik, odstawić do boku, tak żeby przy powrocie nie uczestniczył w nim i jest gotowy do połączenia z tym białym. Teraz ten biały też obrotem helikoptera łączę w slot, odstawiam i przy powrotnym obrocie
zachowuję cały ten slot, tutaj się cały kawałek ułożył, ale chodziło mi tylko o ten biały i zielony. Teraz podstawiam ten na ten narożnik, łączę je i z powrotem. I tu mam już cały jeden potrójny slot, którym już się nie będę zajmował, natomiast w tej chwili w to miejsce chcę wstawić zielony listek. Odstawiam go do dołu i wstawiam tak, żeby przy powrotnym obrocie wszedł zielony. Natomiast tutaj będę budował, tu buduję ten potrójny element, czyli pomarańczowo-zielony. Pomarańczowo-zielony mam tutaj już zbudowany. Nie wiem, czy to jest ten właściwy, bo są dwa elementy pomarańczowo-zielone, ale wstawiam go do tego narożnika, odstawiam i zabieram z powrotem i okazuje się, że to jest ten. Jeżeli ustawię go w takiej pozycji, to ten zielony, który tutaj przygotowałem, połączy mi się z nim. Wstawiam go tylko do całego slotu, do góry i jeden narożnik jest już przygotowany, jest już ułożony. Można się zająć kolejnym. Tutaj biało-zielonego potrzebuję. Znowu biało-zielony mam. Gdzieś mam. Biało-zielony jest tutaj, czyli nie jest daleko. Wystarczy go przemieścić i wrócić oczywiście. Zawsze trzeba wracać, żeby nie zepsuć helikoptera. I teraz buduję biało, czerwono, biały. Znowu są dwa takie i można się pomylić, zbudować nie taki. Może zbuduję go, już niech będzie, że na tej ścianie buduję. Zabieram go tutaj, odstawiam i cofam. Po drodze może od razu połączę go z czerwonym. Czerwony mam tutaj, łączę ten biało-czerwony z czerwonym, wstawiam go do tego obrotu helikoptera i jest ok. Natomiast nie powinienem łączyć z czerwonym, tylko powinienem połączyć z białym, bo jeżeli obrócę to wszystko, to ani to nie jest ten biało-czerwony, o który mi chodziło, ani nie jest połączony z białym, tak jak planowałem, czyli ten biało-czerwony muszę połączyć z białym elementem, czyli znowu wstawiam go tutaj. I biały element trzeba mu znaleźć. Temu akurat białe elementy są gdzieś daleko, tu jest jakiś, to przybliżam go i teraz mogę go przy odpowiednim ustawieniu wstawić i odsunąć na bok, tak żeby przy powrocie już go nie rozsypać. Jest gotowy, wystarczy podstawić ten biało-zielony, jest cały slot do dołu. I wszystko jest jak trzeba. I tutaj znowu albo tutaj czerwony, albo tutaj zielony muszę wstawić. Mam zielony blisko, to wstawiam go od razu. Natomiast tutaj muszę zbudować zielono-czerwony element. I taki element muszę sobie gdzieś znaleźć, albo zielony, bo mam tak ustawione, że oba warianty są możliwe. To może z zielonym połączę. I po połączeniu podstawiam go na tą krawędź i tutaj dokładam ten czerwony. Wstawiam i do góry.
dwa narożniki zrobione, kolej na następne, natomiast najwięcej dzieje się na dwóch ostatnich narożnikach. I kontynuujemy z białą ścianą, tu mam biało-niebieski, ale on nie jest stąd, jest z tego miejsca, to może ten narożnik zrobimy. Jest na swoim miejscu ten biało-niebieski, tutaj biało-pomarańczowy z białym potrzebuję, tu jest jakiś biało-pomarańczowy, biały mam tutaj. Przestawiam ten biało-pomarańczowy w to miejsce, ale tu mam problem, bo ten biały nie połączy mi się. Nie w takim ustawieniu, ten biały musiałby być tutaj. A żeby to zrobić... No nic, może go uda się przestawić bez naruszania tego. Chyba się udało. Biały z tym biało-pomarańczowym będę łączył i łączył potem z tym biało-niebieskim, czyli biało-pomarańczowy, odstawiam go, żeby nie zepsuć. Powrót i teraz biało-pomarańczowy łączę z tym biało-niebieskim i mam cały daszek narożnika zrobiony. I tutaj znowu w tym miejscu, tu jeszcze obrót jest potrzebny, ale od razu pomarańczowy będzie tu, gdzie trzeba. Natomiast ten pomarańczowo-niebieski, który potrzebuję, jest akurat tutaj, czyli muszę je jakoś rozdzielić. I ten pomarańczowy już nie jest tu, gdzie trzeba. A ten muszę połączyć z niebieskim. Ale może wstawię niebieski najpierw tutaj. Pomarańczowy zabieram. Niebieski w miejsce pomarańczowego. Teraz jest to trochę lepiej przygotowane. Natomiast ten będę musiał połączyć ten. Będę musiał połączyć z jakimś pomarańczowym. Pomarańczowy mam na przykład tu. Łączę je, odstawiam tak, żeby nie zepsuć ich przy powrocie. I już jest gotowy slot przygotowany do połączenia z tym niebieskim. Łączę je, wstawiam na miejsce. Do góry i kolejny narożnik zrobiony. I to samo tutaj biało-czerwony potrzebuję. Wstawiam go na miejsce i powrót. I tutaj biało-niebieski z białym. Biało-niebieski mam tutaj. Tu mam biały, tu mam ten biało-niebieski. Mogę je od razu połączyć. I wrócić całym slotem na ten narożnik. I teraz wystarczy podstawić biało-czerwony, tutaj biało-niebieski chciałem wstawić, łączę i mam ten daszek i mam niebieski we właściwym miejscu i tu muszę poszukać czerwono-niebieskiego, ale nie tego, czyli ten, ale muszę go połączyć z czerwonym, tu jest czerwony. Mogę je od razu połączyć, odstawić i powrót. I teraz przestawić cały ten slot na ten narożnik, czyli wstawiam go tu, odstawiam do tyłu i powrót. I teraz podstawiam tylko miejsce dla niebieskiego, który... który jest tutaj. Ale to chyba nie będzie ten narożnik, jeżeli wstawię. No tak, ułożyłem ten dolny narożnik, a nie górny. Czyli jeszcze raz tutaj albo czerwony, albo niebieski muszę wstawić, bo one są tu obrócone.
Stawiam czerwony. Czerwony jest dobrze, te są źle oczywiście, ale chodzi mi o to, żeby tutaj mi się zbudował slot. Teraz mogę po niego podjechać, czerwono-niebieski i teraz będzie już w dobrej rotacji właściwy slot. Tylko kostka mi się gdzieś zablokowała i cała biała ściana ułożona. Zostały jeszcze tylko te elementy. Tutaj mam już pomarańczowo-niebieski i pomarańczowo-żółty muszę zbudować z pomarańczowym. Tu jest pomarańczowo-żółty, z pomarańczowym chcę go zbudować. Nie wiem, który to będzie. Ten. Ten mi pasuje tutaj, a chcę wstawić ten, czyli to będzie ten. Łączę go z pomarańczowym i wracając zabieram go ze sobą stąd, z tego narożnika. Skoro stawiam od dołu, to dalej chcę tak robić. Można to było wstawić z tamtego narożnika, bez znaczenia. I tutaj te łączę z tym pomarańczowo-niebieskim. Daszek zrobiony. I chcę niebieski albo żółty tutaj mieć. Nie mam żadnego. Ale jeżeli zrobię to w ten sposób i teraz wstawię ten niebieski w to miejsce, to on czeka tutaj na pozostałą część narożnika. Tu ma być niebiesko-żółty z żółtym. Niebiesko-żółty mam tutaj. Mam też tutaj, ale on jest we właściwym miejscu, czyli to będzie ten. Mam od razu połączony z żółtym. Mogę to zrobić od razu na tym narożniku w ten sposób, że podstawiam tak i tak. Tu się robi trochę bałagan, ale ten niebieski mogę połączyć z całym slotem i wstawić go na miejsce. I teraz po obrocie cały narożnik jest ułożony. I kolejny narożnik, ten czerwono-niebieski, tu jest żółto-niebieski, który jest we właściwej pozycji, od razu muszę go połączyć z niebieskim jeszcze. Może zrobię to w ten sposób i zabiorę go na dół. I teraz mogę połączyć z tym czerwono-niebieskim. Tu nie ma żadnych algorytmów, prosta technika wymiany i powrót. I teraz potrzebuję... Czerwony mam w właściwym miejscu do połączenia z pozostałą częścią. Potrzebuję jeszcze tylko żółto-czerwonego z czerwonym, z żółtym. Żółto-czerwony mam tutaj. Ale to będzie ten żółto-czerwony. To przestawiam go tutaj. Z żółtym ma być połączony. Cofam. I jest gotowy ten podwójny slot do połączenia z tym czerwonym. Wystarczy go wstawić na miejsce. I kolejny narożnik ułożony. I tu zaczynają się swego rodzaju kłopoty. Dlatego, że mamy coraz mniej miejsca i do przestawiania tych narożników, ale z tym też można sobie poradzić. Układam tylko daszki tak naprawdę. A co z tego zostanie, zobaczymy. Tu jest żółto-pomarańczowy, tu ma być pomarańczowo-zielony z pomarańczowym. Jest tutaj od razu gotowy, czyli mogę go wstawić. Stawiam na miejsce i cofam ten obrót. Tutaj daszek zrobiony. Muszę jeszcze zrobić ten daszek w tym miejscu. Natomiast tu potrzebuję... Tu mam już czerwono-zielony. A potrzebuję jeszcze czerwono-żółty i z żółtym na dodatek. Wstawię go we właściwe miejsce i zabiorę.
Natomiast wszystkie żółte mam niestety tutaj. To jeszcze raz. Wstawiam go i zabieram żółty. I czy to mi coś dało? Dało mi niewiele, bo ten żółty, który chciałem użyć, jest w niewłaściwym miejscu, czyli muszę jeszcze raz to zrobić tu i żółty tu. Teraz mam oba żółte na górnej ścianie, no, ale przy okazji ułożył mi się cały daszek, ten daszek i ten daszek. Tutaj dalej nie ma żadnych algorytmów. Natomiast w tym momencie zaczyna się problem, bo dwa elementy są zamienione i tutaj niestety wchodzi mały algorytm prosty, który w dość pokrętny sposób przemieszcza te pięć elementów w taki sposób, że ten element żółty wędruje tu, czerwony tu, zielony w to miejsce, a ten zielony tutaj. Ja może pokażę, jak to wygląda. Niestety ten czerwony wchodzi w ten algorytm. Algorytm wygląda tak, że narożnik o 60 stopni i obrót helikopter o 180. I znowu 60, 180, 60, 180 i ostatni raz 60 i 180. Wszystkie te krawędzie są na miejscu, nic się tu nie zmieniło, natomiast tutaj doszło do przemieszczenia. Stąd tutaj, 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 tutaj i tutaj. Taki pokrętny, taka ósemka trochę wychodzi. To oczywiście można obrócić, czyli 180, 60 w drugą stronę, 180. I wróciliśmy do pozycji wyjściowej. Natomiast co z tym zrobić? Da się to ułożyć. Musi być tylko ten czerwony i ten pomarańczowy właściwie ułożony. I co dalej? No, mamy tutaj żółte i zielone. I w miejsce czerwonego w tym momencie trzeba wstawić albo zielony, albo żółty element, tak żeby tylko te kolory przemieszczały nam się. Wstawię zielony w taki sposób, że ten zielony odsuwam do tyłu. Wstawiam tutaj dwa zielone i tymi dwoma zielonymi wracam w to miejsce. I skoro mam trzy zielone, to muszę patrzeć, jak się zachowują żółte, bo żółty ma wejść tu i tu. I teraz ten algorytm trzeba wykonać, w którym ten żółty przejdzie tutaj, ten przejdzie nam w to miejsce, czyli to nie będzie właściwe dla niego miejsce, ale coś z tym się potem da zrobić, czyli 60, 180, 60, 180, 60, 180 i 60, 180. Ten jest na miejscu, ten niestety powinien być zielony, ale jeżeli byśmy to zrobili w taki sposób, to ten żółty przejdzie tu. Ten żółty przejdzie tu, natomiast ten przejdzie niestety aż tutaj. Ale to będzie dobra sytuacja, bo można ustawić potem kostkę w taki sposób, żeby w następnej kolejności ten żółty stąd wszedł w to miejsce, a ten stąd tutaj. Chyba nie będzie to do końca tak. A jeżeli tak byśmy zrobili, to ten przejdzie tu. Ten tu. Może to będzie korzystna sytuacja, czyli 60, 180, 60, 180, 60, 180 i 60, 180.
I teraz ten powinien być tutaj i jest możliwe jego wstawienie. Natomiast ten znowu przejdzie w to miejsce. A jeżeli tak zrobię, to ten ucieknie tutaj. I wtedy będzie dobrze. Ten wejdzie w to miejsce. Zielony przejdzie tu. Ten pójdzie sobie tutaj i stąd będzie go można wstawić w to miejsce. No nic, zobaczymy. 60, 180, 60, 180, 60, 180 i 60 i 180. I teraz możemy popatrzeć, co my tu mamy. I mamy dobrze, bo ten można wstawić w to miejsce, a ten w to miejsce od razu. Trzeba trochę kombinować tym. Mamy do dyspozycji ten obrót plus algorytm i tu można sobie tak radzić, żeby ustawiać te pojedyncze elementy. Jeżeli tak ustawimy kostkę, to ten wejdzie w to miejsce, a ten żółty wejdzie tutaj, czyli 60, 180, 60, 180, 60, 180 i 60 i 180. I oba żółte mamy ułożone, zielone też są ułożone, natomiast na pewno trzeba cofnąć tutaj ten setup, który wyglądał w taki sposób. I tutaj biało i czerwony, biało-czerwony musi się połączyć z białym i czerwonym. Cofam to i kostka ułożona w całości. Kostka nie jest bardzo trudna. Jedyną trudność sprawia ten ostatni wiatraczek, ostatni helikopter, w którym trzeba poprzemieszczać poszczególne elementy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.